Cześć, witam się z Wami na kanale We The Beauty i dzisiaj Was zapraszam na film, w którym opowiem Wam, czy ja naciągam swoje klientki. To jest coś, co bardzo, bardzo mnie męczyło od momentu, kiedy zaczęłam pracować w gabinecie. Czyli proponowałam jakiś konkretny zabieg, a później nie szło za tym nic więcej. Czyli nie proponowałam żadnej pielęgnacji dodatkowej, nie proponowałam żadnych ewentualnych zabiegów uzupełniających. Coś tam przebąkiwałam, że można by było zrobić serię, ale zawsze tak bardzo do tego ostrożnie podchodziłam, bo się bałam, że klientki powiedzą: ona mnie naciąga. Aha, ona mi tak mówi, bo chyba chce mi sprzedać jakiś krem. Seria zabiegów, 4 zabiegi to dużo. Pewnie specjalnie mnie naciąga, żebym wydała więcej kasy u niej. I właśnie ja tak zawsze mam, że jestem bardzo ostrożna. Ja zawsze mówię, że nie umiem sprzedawać, bo jeżeli ktoś mnie konkretnie nie poprosi o to, żebym poleciła jakąś pielęgnację, albo ktoś mnie konkretnie nie powie, żebym mu powiedziała, jaki konkretny zabieg dalej możemy wykonać, to mi było ciężko to w ogóle powiedzieć. Ale w momencie, kiedy już zaczęłam pracować gdzieś tam któryś kolejny miesiąc, mówię, to nie ma sensu. Moja klientka musi wiedzieć, że mam na nią plan, bo ja mogę mieć ten plan w głowie, ale jeżeli ja jej tego nie powiem, no to ona się o tym nie dowie, tak? Ona musi wiedzieć, że ja wiem, co robię, ja wiem, co jej pomoże i że ja mam z góry ustalony plan, który faktycznie jest w stanie zadziałać. Bo ja po prostu rozumiem te mechanizmy, które zachodzą w skórze i wiem, jakie zabiegi ewentualnie mogą mi pomóc. Kiedy to zrozumiałam, zaczęłam rozpisywać, jeżeli klientka do mnie przychodziła, to robiłam, znaczy konsultacje zawsze robię, ale zaczęłam rozpisywać plany pielęgnacyjne i plany zabiegowe na najbliższy rok. Zawsze, kiedy przychodzi do mnie nowa klientka, konsultujemy się, wypełniamy zgody, ankiety, jest mnóstwo pytań, pytam się o pielęgnację. Dziewczyny czasami przychodzą ze swoimi kremami, ze swoim serum, to wszystko, co używają, żeby mi pokazać. I ja na tej podstawie sprawdzam, czy ta pielęgnacja jest ok, czy tam czegoś brakuje, czy ewentualnie stan skóry. Tak naprawdę nie zależy od tego, co ta dziewczyna na siebie nakłada, tylko od innych czynników. No i jeżeli widzę, że czegoś brakuje, to do 2 dni albo do 6 dni, różnie, wysyłam taki plan pielęgnacyjny wraz z rocznym planem zabiegowym. Ten plan pielęgnacyjny na początku zwykle jest dosyć okrojony, ponieważ nie chcemy wprowadzać zbyt dużej ilości składników aktywnych. Dopiero jak już widzimy się po 2 miesiącach, gdzieś tam kolejny raz, czy tam któryś z kolei raz, to obserwujemy skórę i dodajemy ewentualnie składnik aktywny, na przykład witaminę C, niacynamid, retinol, tak żeby klientka też w domu działała ze składnikami aktywnymi, a nie tylko z taką podstawową pielęgnacją. A jeżeli chodzi o zabiegi, to właśnie rozpisuję zabiegi na cały rok. Oczywiście to jest tylko moja propozycja, to nie jest tak, że ja się tego sztywno trzymam, bo jeżeli widzę, że skóra potrzebuje czegoś innego, no to troszeczkę to modyfikujemy, tak? Jeżeli ja sobie rozpiszę w planie 3 razy dermapen, 2 razy mezoterapia, 2 razy stymulatory, ale widzę, że dzisiaj skóra jest mega przesuszona, coś jej, nie wiem, coś jej dolega, to robię zabieg ultra taki nawilżający. Jeżeli widzę, że coś wysypało, nie wiem czemu, no to na przykład zamiast mezoterapii mikroigłowej robimy sobie kwasy. To jest tylko taki plan, wiecie, na ten moment wygląda mi, że skóra tego potrzebuje, ale to się cały czas zmienia. No i co chciałam Wam dzisiaj tak naprawdę powiedzieć, że ja musiałam w swojej głowie przestawić, że to, że ja proponuję pielęgnację i zabiegi na przyszły rok, to wcale nie znaczy, że ja naciągam swojego klienta. To właśnie znaczy, że ja chcę dla niego dobrze, bo proponując jeden zabieg, jeden strzał mezoterapii igłowej, no to co tak naprawdę ta skóra zyska? No ona na chwilę się nawilży, ale za chwileczkę ten kwas hyaluronowy nieusiedziany się zdegraduje w skórze i właściwie ta ten stan skóry wraca do siebie. Dodatkowo dziewczyna tak naprawdę wychodzi z pielęgnacją, a właściwie jej brakiem, no to jak ma ta bariera naskórkowa działać na to, żeby zatrzymać wszystko to, co jest w skórze? Jak to ma chronić naszą skórę? Dlatego jeżeli pracujecie w branży, to nie bójcie się swoim klientkom proponować pielęgnacji i zabiegów na dłuższy okres czasu, ponieważ to jest tak naprawdę dla ich dobra. Bo umówmy się, można przyjść na zabieg jeden mezoterapii, zapłacić 400 zł i zakończyć na tym swoją zabiegową jakby przygodę w ciągu roku, ale wtedy ja mówię, no chyba kurde, lepiej iść sobie na dobry obiad. Jeżeli te efekty mają być stałe, mają być na długo, no to trzeba zrobić albo serię, albo poprzeplatać sobie różnego rodzaju zabiegi w ciągu roku. I teraz pytanie, czy ja naciągam swoje klientki?
Nie naciągam swoich klientek. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Naciągałabym swoją klientkę, gdyby przyszła pierwszy raz i zaproponowałabym jej, a wie pani co, dzisiaj takie stymulatory za 1000 zł. I do widzenia. I co? Zrobiony zabieg, ja sobie zarobiłam. Ale jeżeli ja mówię, na przykład na dzisiejszym spotkaniu, wie pani co, dzisiaj stymulator to jest trochę za wcześnie. Ja chcę najpierw pani skórę poznać. Chcę ją troszeczkę przygotować. Stymulatory idealnie działają w momencie, kiedy dobrze jest przygotowana skóra właściwa. Czyli zrobimy sobie na przykład mezoterapię i głową ze 2 razy. Skóra jest dobrze nawilżona. Wtedy dajemy stymulator i te zabiegi mają jeszcze większy efekt, mają jeszcze większy sens i oczywiście my jesteśmy bardziej zadowoleni z zabiegu. Owszem, klientka zapłaci więcej, ale ona ma efekt i ona może zapłacić 2 razy mniej, ale efektu nie mieć, więc wtedy mówię, a może lepiej iść na dobry obiad. Tak wygląda moja praca w gabinecie. Jeżeli jesteście w branży, to podzielcie się, czy też macie problem ze sprzedażą kosmetyków albo z zabiegami. Jeżeli tak, to napiszcie mi to koniecznie w komentarzu, a też chciałabym poznać oczywiście opinię klientek, czy wolicie, kiedy ktoś Wam daje z góry plan ustalony, czy wolicie same sobie wybierać w tych zabiegach. No, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był dla Was troszeczkę ciekawy. I ja się podzieliłam też z Wami z takimi moimi obawami, które kiedyś mi towarzyszyły. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!